Wilkołak. Czyta Krzysztof. Inni zmiennokształtni. Garu nie są jedynymi zmiennokształtnymi. Istnieją też inni, podobni do nich. Bracia i siostry, do których wilkołaki się nie przyznają. Dzieci Gai, potrafiące zmieniać swoją postać. Kiedyś świat zamieszkiwało wiele zmiennokształtnych, wiele ras przybierających różne formy. Ich wrogiem okazał się czas. Wielu po prostu wymarło z takich lub innych przyczyn. Wielu pochłonął żmij, innych zabrało straszliwe harano. Pozostałych zniszczyli Garu. Wojna gniewu. Dawno temu pomiędzy zmiennokształtnymi wybuchła sprzeczka o to, kto jest ważniejszy w oczach Gai. Argumenty po stronie wilkołaków wytaczały srebrne kły. Dla nich było oczywiste, że to Garu, a w szczególności ich plemię, są wybrańcami Gai. Wszyscy zmiennokształtni posiadali własną mitologię, sięgającą zamierzchłych czasów, wyjaśniającą przyczynę ich stworzenia przez Gaję i Tkaczkę. Garu wierzą, iż są obrońcami Matki Ziemi, jej świętymi wojownikami. Srebrne kły uważają, że ich obowiązkiem jest pokierowanie obroną Gai. W swej krótkowzrocznej wizji postanowili, iż wszyscy muszą się przed nimi płaszczyć. Inni zmiennokształtni nie zgodzili się z nimi. Mają swoje własne legendy opisujące ich rolę w służbie Gai i srebrne kły nie będą im mówić, co mają robić. Argumenty stawały się coraz bardziej gwałtowne, aż w końcu w ruch poszły pazury i popłynęła krew. W królestwach zmiennokształtnych wybuchła wojna. Najpierw rozpoczęto wojnę z górach, niedźwiedziołakami. Ich terytorium stykało się z terenami europejskich kłów, dlatego poszli na pierwszy ogień. Wojna szybko rozprzestrzeniła się na wszystkie światowe enklawy niedźwiedziołaków, a później na inne rasy, próbujące bronić niedźwiedzi lub rozdzielać walczące strony. Żmij wykorzystał bratobójczą wojnę do nowych podbojów. Wkrótce większość zmiennokształtnych została zmuszona do opuszczenia swoich terenów i ukrycia się przed wrogami. Pobici i samotni szybko padli ofiarą gwałtownych ataków oślizgłego. Ci, którzy przetrwali, poddali się mrocznej rozpaczy harano. Wielu odeszło w odległe miejsca, aby umrzeć samotnie w zapomnieniu. Takie jest dziedzictwo Garu, którzy w dumie i gniewie pomogli Żmijowi zniszczyć dzieci Gai. Podejściu Gural nie pozostał nikt, kto mógłby ją wyleczyć. Kiedy zginęli Korax, nie było nikogo, kto mógłby ją ostrzec. Po wymarciu Bastetów nie pozostał nikt, kto by nad nią czuwał. A kiedy zniknęli Nuwisza, już nikt się nie śmiał. Garu szybko zdali sobie sprawę ze straszliwej pomyłki, jaką popełnili. Wiele plemion rozpaczało, dlaczego wcześniej nic nie mówili. W tych czasach królewska krew była silna. Nikt nie mógł uwierzyć w błąd srebrnych kłów. Jakże się mylili. Dzień dzisiejszy. Istoty zmiennokształtne są silne i odważne. Mogą przeżyć wiele przeciwności losu, które zniszczyłyby inne stworzenia. Dlatego właśnie nadal zamieszkują świat. Tyle tylko, że w odległych i opustoszałych zakątkach. Wielu Garu, szczególnie dzieci Gai oraz patrzący w gwiazdy, żałuje wybuchu bratobójczej wojny. Pozostali uważają ją za słuszną lub przynajmniej próbują sami sobie to wmówić, walcząc z tymi kilkoma zmiennymi, którzy jeszcze pozostali. Władcy cieni i srebrne kły nadal uzurpują sobie prawo do rządzenia wszystkimi zmiennokształtnymi. Popierają ich czarne furie, czerwone szpony i pomiot Fenrisa. Ich najsilniejszymi antagonistami są Uktena i Wendigo. Podczas gdy dzieci Gai opłakują utraconych kuzynów, plemiona amerykańskich Indian wciąż walczą, by ta niewielka garstka zmiennych przetrwała.
Pomiędzy Uktena, Wendigo i wieloma zmiennokształtnymi, włączając w to Korax, Nuvisha, Pumonka i klan Kuguarów Bastet, panuje rozejm. Tylko Mokole i Ananasi wszyscy traktują z podejrzliwością. Są zbyt obcy i odmienni. Wciąż istnieją miejsca, które inni zmienni uważają za swoje terytoria, zawzięcie walcząc z każdym Garu, który ośmieli się do nich zbliżyć. Jednym z takich miejsc jest Amazonka, gdzie znajduje się enklawa Balamów, zmiennokształtnych jaguarów, toczących wojnę z dwoma najeźdźcami, Penteksem oraz z Garu, którzy przysięgli przepędzić tę korporację z dżungli. Balamowie nie dbają o nie. Chcą, aby wszyscy opuścili ich ziemię. Północno-zachodni Pacyfik jest domem kilku Koraks, krokołaków, którzy jeszcze żyją. Kilku zamieszkuje również Wyspy Brytyjskie. W południowo-zachodnich Stanach znajdują się tajemnicze miejsca, w których kryją się Nuvisha, kojotołaki. Dokładna liczba pozostałych zmiennokształtnych jest nieznana. Nie można ich policzyć, ponieważ boją się pokazywać. Mają zbyt wielu wrogów czekających na okazję, żeby ich zniszczyć. Początki. Istnieje wiele legend opowiadających o powstaniu zmiennokształtnych. Było to bardzo dawno temu, jeszcze w prehistorycznych czasach, zanim tkaczka przemieniła ludzi i dała im język oraz pismo. Te historie opowiada wiele plemion, ras i gatunków zmiennokształtnych, ale zawsze różnią się one między sobą. Garu twierdzą, że byli pierwsi. To samo mówią Gural i Mokole. Nikt nie może powiedzieć, która ze stron ma rację. Mokole mają bardzo przekonujące dowody, nikt jednak nie chce ich słuchać. Zmienni mają ze sobą wiele wspólnego bez względu na to, pod jaką postacią występują. Poniżej podano jedną z wersji stworzenia, w której znajduje się zarodek wszystkich mitów. Czy historia ta jest prawdziwa, czy nie, pozostaje sprawą sporną. Narodziny dziecka zmienności. Słuchaj, dzieciaku, opowiem ci historię, z której możesz się czegoś nauczyć. Musisz to wiedzieć, jeśli chcesz podróżować jak ja. Jesteśmy dziećmi Gai, musimy o tym pamiętać, szczególnie my, księżycowi tancerze. Wszystko zaczęło się dawno temu. Tak dawno, że nie pozostał już nikt, kto wtedy żył. Do diabła. Nie ma żadnego przodka, który by to widział na własne oczy. Wszędzie o tym opowiadano, dlatego znamy tę historię. Gaia stworzyła wiele istot. Pełzających, chodzących, latających i pływających. Jesteśmy jedynymi z wielu. Jak mówi opowieść, matka pragnęła stworzyć istoty, które by łączyły w sobie wszystkie inne. Nie wiedziała, jak to zrobić. Zwróciła się więc do swojej siostry, Luny, księżyca. Ona wie wszystko o tajemnicach, o tym, jak można zrobić coś, czego nie ma. Tak więc Gaia poprosiła ją o radę. Siostro, powiedziała, chciałabym się dowiedzieć, jak stworzyć istotę, która byłaby człowiekiem i zwierzęciem w jednej osobie. Luna przez chwilę myślała, cały czas chodząc w kółko. Następnie obróciła się i powiedziała, już wiem, zrobimy to razem. Po czym obie stąpiły na ziemię. Luna powiedziała Gai, aby wzięła trochę ziemi, trochę wody, trochę powietrza i trochę ognia. Gaia zebrała ziemię w swoje trzewiki, a wodę nabrała w dłonie. Wciągnęła powietrze ustami, nie wiedziała tylko, co zrobić z ogniem. Wtedy Luna potarła zapałką o ziemię i kiedy trzymała płonący patyczek, rzekła: kiedy doliczę do trzech, wyrzucisz w górę wszystkie składniki, dobrze? Jej siostra skinęła głową. Luna krzyknęła: trzy! I Gaia wyrzuciła w górę wszystkie składniki. Luna rzuciła w nie zapaloną zapałką i wszystko eksplodowało. Bum! To prawda, wszystko wybuchło. Jednak z dymu coś zaczęło się wyłaniać. Kiedy opadło niżej, okazało się, że to dziecko. Wyglądało jak ludzkie, było tylko bardziej owłosione. Kiedy zbliżyło się, Gaia złapała je w ramiona i nakarmiła własną piersią. Spostrzegła, że dziecko ma nie tylko włosy, ale także pióra i łuski.
w rzeczy samej miało w sobie coś z każdego zwierzęcia. Jak to pojąć? Jak coś tak cudownego mogło powstać z eksplozji? Nie wiem. Tak jednak było. No cóż, Luna powiedziała, że malec ma imię. Nazywa się Dziecko Zmienności. Dziecię dorastało, a Gaja i Luna widziały, jak dokonuje cudownych rzeczy, na przykład zamienia się w różne zwierzęta, bawiąc się z innymi stworzeniami. Och, to było Dziecko Zmienności, naprawdę. Pewnego razu Luna powiedziała: zamierzam dać dziecku coś od siebie. Podaruję mu wszystkie fazy księżyca. Nie powiedziałam ci, że ziemia, którą podniosłaś, była księżycowym pyłem. Ja go tam umieściłam. Tylko księżycowy pył mógł stworzyć zmiennokształtne dziecko. Gaja zmarszczyła brwi i odrzekła: wolałabym, żebyś mnie uprzedziła. Teraz dziecko nie będzie mogło bawić się w pobliżu srebra. Wiesz, że srebro będzie go parzyć niczym ogień. Luna odpowiedziała: wiem. Dlatego też wyłoniło się z wybuchu. Zapałka była ze srebra. Tak więc tylko srebro może je zniszczyć. Trzymaj je z dala od tego metalu. Martwię się, powiedziała Gaja. Może się rozzłościć. Przecież nosi w sobie wybuch. Tak, rozzłościć się, odpowiedziała Luna. Ale zmiennokształtne dziecko musi być pełne gniewu. W innym przypadku nie mogłoby się przemieniać. To prawda, uśmiechnęła się Gaja. Wiem jednak, że jedno z jego dzieci będzie się śmiało, zamiast walczyć. No cóż, mały, historia zaczyna się właśnie w tym miejscu, ale to już inna opowieść. Teraz wiesz, dlaczego srebro jest szkodliwe dla wszystkich zmiennokształtnych, z wyjątkiem kojotów, które śmieją się zamiast walczyć. Oni i tak zawsze łamali wszelkie zasady. Co to? Nie rozumiesz? Jak to możliwe, aby zapałka była ze srebra? Skąd w tamtych czasach mieli zapałki? Tak po prostu było. Nie zadawaj głupich pytań. Dziecko, musisz się jeszcze wiele nauczyć, zanim zaczniesz opowiadać własne historie. Zasłona. Pozostałych zmiennokształtnych także dosięgło to samo przekleństwo, dobrodziejstwo, co i Garu. Ich formy pośrednie wywołują u ludzi delirium. Jest to owoc terroru, jakiemu wilkołaki poddały pierwszych ludzi. Każda postać półludzka, półzwierzęca wznosi zasłonę. Inni zmienni nie wzbudzają jednak w ludziach tak wielkiego strachu, ponieważ niewielu z nich brało udział w Impergium.